2022 rok upłynął nam pod znakiem rekordowych cen skupu mleka nowej rzeczywistości w Polsce. Średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 2,30 zł netto za litr i była o 47% wyższa od średniej ceny w 2021 roku. I tak naprawdę do grudnia 2022 roku obserwowaliśmy z miesiąca na miesiąc wzrosty cen, wzrosty notowań cen skupu mleka w Polsce do ceny 2,75 netto za litr w grudniu. Ostatnie miesiące, już 2023 rok, upłynęły pod znakiem korekty cen, ale o tym będę mówił za moment. Jeżeli mówimy o rekordowych cenach w Polsce, no to też proszę zauważyć, że w porównaniu z tym, z cenami, które oferowały mleczarnie za mleko na świecie, Polska w grudniu należała do krajów o jednych z najwyższych cen skupu mleka. Jeżeli porównamy tę sytuację z największymi producentami mleka w Unii Europejskiej, w Niemczech płacono mniej, we Francji płacono mniej. Średnia unijna również była niższa niż średnia cena skupu mleka w Polsce. No to jest sytuacja, która do tej pory nie była spotykana. Oczywiście w Polsce występują regionalne różnice w poziomie cen skupu mleka i te różnice pomiędzy województwami, tymi, które płacą najwięcej, a tymi, które najmniej, sięgają kilkunastu procent, więc zróżnicowanie jest dość znaczące. Jeżeli mówimy o tym, które województwa płacą najwięcej, to w styczniu okazuje się, że najwięcej płaciła ściana zachodnia, województwo lubuskie, województwo dolnośląskie. I też to jest sytuacja zazwyczaj mniej spotykana, gdyż przyjęło się, że najwyższe ceny rolnicy uzyskują w województwach z Polski północno-wschodniej, czyli w województwie warmińsko-mazurskim czy podlaskim. No to zapewne wynika z faktu, że wciąż istniało znaczące zapotrzebowanie na surowiec z Polski, z kierunku niemieckiego, w związku z tym tutaj te ceny dla tych województw no, były wysokie. Skąd tak wysokie ceny skupu mleka? One oczywiście wynikają z cen produktów mleczarskich i dynamiki wzrostu tych cen na rynku polskim. Proszę zauważyć, że tutaj na tym wykresie są widoczne dynamiki cen średnich cen w 2022 roku wobec 2021 roku. I tak ceny serów żółtych, sera typu edamskiego średnio były o 50% wyższe. Jeżeli mówimy o mleku spożywczym, to wzrost na poziomie 30 kilku procent. Masło w blokach, wzrost średniego poziomu cen o 61%, czy też otłuszczonego mleka w proszku, wzrost na poziomie 50%. Więc widzimy, że dlaczego mleczarnie mogły płacić tak wysokie stawki za skupowany surowiec, no to wynikało z tego, że też one mogły uzyskiwać za swoje produkty znacznie wyższe ceny niż to miało miejsce w 2021 roku, no ale też znacznie wyżej niż średnia z kilku poprzednich lat. Tak jak niejednokrotnie opowiadaliśmy, że rynek w Polsce i sytuacja na rynku mleka w Polsce jest związana z koniunkturą na rynku mleka na rynkach międzynarodowych. I tak naprawdę do 2022 roku ta korelacja była naprawdę silna, jeżeli chodzi o poziom cen skupu mleka w Polsce, który powiedzmy jest wyznacznikiem sytuacji na naszym krajowym rynku, a indeksem VO cen produktów mleczarskich, który jest wyznacznikiem cen na poziomie międzynarodowym indeks VO. No i tutaj 2022 rok, gdzie ceny na rynkach światowych już od kwietnia ulegały stopniowej korekcie, no to tak jak w Polsce mówiłem, mieliśmy do grudnia ciągłe wzrosty. Tutaj trochę zadziałały czynniki lokalne, oczywiście związane z wojną w Ukrainie i napływem znacznej liczby dodatkowych konsumentów na nasz rynek krajowy, a także z
niskiej podaży mleka, jeżeli chodzi o Unię Europejską i ze wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec od strony największych producentów, na przykład Niemiec, gdzie to też po części wpłynęło na zachowania cen. Trochę jeszcze o tych podwodach. Do sierpnia, jeżeli chodzi o podaż mleka w Unii Europejskiej, ona kształtowała się na niższym poziomie niż w 2021 roku. Po lewej stronie mamy mapkę z dynamikami cen za pierwsze 8 miesięcy i proszę zauważyć, że u największych producentów, czyli w Niemczech, we Francji, dynamika w skali roku była ujemna. No to się wiązało z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z wysokimi kosztami produkcji i tutaj w skali roku mleka po prostu dostępnego dla przetwórstwa było mniej. W Polsce mieliśmy wzrosty. No i to wpływało na to, że właśnie te ceny skupu, jeżeli chodzi o rynek, o rynek również krajowy, one rosły. I mapka za już 12 miesięcy, za cały 2022 rok po prawej stronie. Proszę zauważyć, że ta sytuacja w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o podaż mleka, ona się w Unii Europejskiej poprawiła. Niemcy koniec końców wyszły na taki sam poziom skupu mleka jak w 2021 roku. Francja dynamika minus 0,8% spadku, więc też ten spadek był płytszy niż za te 8 miesięcy. Więc to, co widzieliśmy na rynkach międzynarodowych, te spadki, one po części już też wynikały z tego, że ta sytuacja w ostatnich miesiącach w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o podaż mleka, była nieco lepsza i też była nieco lepsza niż spodziewali się niż się tego spodziewano, więc tutaj to zadziałało w kierunku spadków cen produktów mleczarskich na rynkach międzynarodowych. Jeżeli mówimy o jeszcze 2022 roku, to ta sytuacja związana z małą, niską podażą mleka, ona nie dotyczyła tylko Unii Europejskiej, ale też innych największych eksporterów produktów mleczarskich. Nowa Zelandia, spadek w 2022 roku dostaw mleka o blisko 4%, Australia jeszcze głębszy spadek, blisko 7%, Stany Zjednoczone, tutaj podaż mleka na podobnym poziomie jak w 2021 roku, więc widzimy, że no tutaj na tych największych rynkach eksportowych po stronie podaży mieliśmy presję raczej na wzrosty cen. Jeżeli mówimy o prognozach na 2023 rok, to na razie one mówią o tym, że ta produkcja mleka wcale nie będzie się dynamicznie zwiększać. Dla większości z tych głównych rynków eksportowych podaż mleka jest zbliżona do, szacowana podaż mleka w 2023 roku jest zbliżona do tego, co obserwowaliśmy w 2022 roku. Stany Zjednoczone tutaj akurat prognoza na poziomie plus 1% nieco wzrost, więc widzimy, że po stronie podażowej wciąż istnieje się przesłanki, które mówią o tym, że ceny produktów mleczarskich na rynkach światowych nie powinny znacząco spadać. Jak ta sytuacja, jeżeli chodzi o małą dostępność mleka, wpływała na rynek polski, na eksport produktów mleczarskich? On był zdecydowanie wartościowo większy niż w 2021 roku, bo tu mówimy o skali wzrostu wartości eksportu o 40%, więc niebywała skala eksportu. Ona w bardzo dużej części wynikała po prostu z wyższych cen uzyskiwanych za produkty mleczarskie, które były sprzedawane na rynkach międzynarodowych, ale też były kategorie produktów, które zanotowały wysoki wzrost wolumenu. I tu mówię na przykład o maśle, którego wolumen eksportu w 2022 roku z Polski było 50% wyższy niż w 2021, czy też o jogurtach, wzrost na poziomie 13%, więc też dosyć duża skala wzrostu. Również 3% wzrost odnotowano w przypadku mleka w proszku, jeżeli mówimy o wolumenie. Podsumowując tą sytuację, jeżeli chodzi o producentów mleka, no to wiadomo, że 2022 rok był szczególny i tutaj pod względem cen te ceny były rekordowe. No i to, co osłabiało
bardzo wysoką, wydawałoby się, opłacalność produkcji mleczarskiej, no to są oczywiście rosnące koszty produkcji. Tutaj w Polsce w skali roku, według danych Eurostatu za trzeci kwartał, ceny kosztów produkcji w rolnictwie wzrosły w skali roku takich kosztów operacyjnych bieżących o 46%, więc widzimy, że ta skala wzrostu po stronie kosztowej była znacząca. No niemniej jednak, jako podsumowanie sytuacji producentów rolnych w 2022 roku, to była ona szczególnie dobra, jeżeli mówimy również o dochodowości produkcji mleczarskiej. To, co najbardziej wpływało na wzrosty cen kosztów, to są oczywiście koszty nawozów i koszty energii. I tutaj te wzrosty w skali roku, one były kilkusetprocentowe, i tu mówimy zarówno o rynku polskim, jak i o rynkach międzynarodowych. Szczególnie ceny nawozów, ceny paliw do ogrzewania, skala wzrostu była kilkusetprocentowa. Przechodzimy teraz do tego, jak może sytuacja się kształtować w najbliższych miesiącach i co obserwowano też w tych ostatnich miesiącach, czyli te spadki cen na rynkach międzynarodowych. Spadki cen na rynkach międzynarodowych, one przełożyły się oczywiście na spadki cen produktów mleczarskich w Polsce. Mówimy tu w szczególności o cenach masła, o cenach odtłuszczonego mleka w proszku. Na tych wykresach też wyraźnie widać, jak te rynki są ze sobą mocno skorelowane i że ceny tak naprawdę w Polsce podążają za cenami międzynarodowymi. Więc widzimy zarówno masło, jak i otłuszczone mleko w proszku, kilkudziesięcioprocentowe spadki wobec tych rekordowych poziomów, które w 2022 roku były obserwowane. To oczywiście powinno rzutować na ceny skupu mleka w Polsce. Jednak jeżeli sobie spojrzymy na to, z czym w Polsce ceny skupu mleka są najbardziej powiązane, no to w największym stopniu ta korelacja dotyczy cen serów żółtych, ponieważ ona jest na poziomie 94% i tu bez żadnego przesunięcia miesięcznego, więc pewnie to jest sytuacja trochę inna niż to, co obserwowaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, gdzie mówiliśmy głównie, że te ceny w Polsce są skorelowane z cenami proszków mlecznych, teraz w większym stopniu z cenami serów. No więc pytanie, jak zachowywały się ceny serów, i tutaj, jeżeli chodzi o ceny serów typu Edam w Polsce, spadki wystąpiły, jednak te spadki były, ich skala była mniejsza niż takich produktów jak otłuszczone mleko w proszku czy masło. To po pierwsze, po drugie, że te spadki nastąpiły nieco później, dopiero w 2023 roku, chociaż już ostatnie tygodnie pokazują, że te ceny ponownie się zaczęły odbudowywać. Jak będzie się kształtować i jak może się kształtować sytuacja cenowa, jeżeli chodzi o ceny skupu mleka w najbliższej przyszłości? Tutaj pomocne dla mnie są dwa wykresy. Po pierwsze, próbowałem sobie skalkulować cenę skupu mleka w Polsce na podstawie zmian cen produktów mleczarskich, przykładając strukturę sprzedaży przemysłu mleczarskiego. I przyjąłem sobie za punkt startowy 2019 rok styczeń, i zielona linia przerywana to jest taka hipotetyczna cena skupu mleka w Polsce, którą skalkulowałem właśnie na podstawie zmian cen produktów mleczarskich na rynku krajowym. No i tutaj wychodzi na to, że wobec tego poziomu 2,27 z lutego, średniej ceny skupu mleka w Polsce, no te ceny na podstawie samych zmian cen produktów mleczarskich, one powinny być nieco niższe. Wychodzi mi średnia cena 2,16 zł. Jeżeli mówimy o pierwszej połowie marca, jak te ceny zbytu na rynku polskim się kształtowały, no to
cena o 10-11 groszy powinna być niższa, gdyby tą dynamikę 1 do 1 przyłożyć. I drugie porównanie do indeksu VO. Również analogiczna zasada, 2019 rok, styczeń, punkt startowy i kalkulacja zmian cen skupu mleka w Polsce na podstawie zmian indeksu VO dla produktów mleczarskich. No i okazuje się, że w takim przypadku te ceny skupu mleka w Polsce powinny być jeszcze niższe, złote 83, gdybyśmy mówili o tym, że ta sytuacja na świecie jakby analogicznie się przekłada na cenę skupu mleka w Polsce. Więc jeżeli do tego dołożymy jeszcze ceny mleka przerzutowego w granicach złoty 60 za litr, no to pokazuje, że wciąż mimo tych 2 miesięcy spadku te ceny skupu mleka w Polsce są może się zdarzyć jeszcze tak, że one ulegną pewnej korekcie. To, co ewentualnie powinno zapobiegać tym głębszym spadkom, no to tak jak pokazywałem, odbudowa cen, jeżeli chodzi o produkty, o sery żółte, które gdzieś tam powinny podtrzymywać tą mimo wszystko wciąż bardzo wysoką cenę, jeżeli porównamy do lat 2017-2021, to wciąż cena skupu mleka w Polsce jest bardzo wysoka, a po stronie kosztów widzimy jednak spadki, zarówno jeżeli mówimy o ceny zbóż dla producentów mleka, czy też ceny nawozów, więc tutaj ta opłacalność produkcji mleczarskiej w 2023 roku powinna pozostać wysoka. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam również już na kolejne odcinki Food and Agri Sonar. Dziękuję.